To jest prawdziwy testament. Na tym prawdziwym testamencie punktem centralnym dla mnie ważnym to nie jest to, że to chodzi o nieruchomości na wspólnej, na chorzej, czyli o niewyobrażalnej wartości, ale że dom przy Tykocińskiej zapisuje dla osób starszych, nie otrzymujących renty, siostry Albertynki Kawęczyńska, Warszawa. Więc i dla mnie, który jestem osobą starszą, nie otrzymującą renty, bo od państwa nigdy nie wziąłem polskiego, ani kiedy był PRL, ani dzisiaj, złotówki, utrzymuję się wyłącznie z własnej twórczości, to jest takie wezwanie tak głębokie, już z i religijnych, i takich czysto ludzkich powodów, że odpuścić, jak to się pięknie mówi, nie można. Tak? Okazuje się, że pojawili się tutaj ludzie, których nikt nie zna, których nikt nie widział. Tu się ludzie znają. Ja tu byłem pierwszy raz w 1949 roku. Testatorkę prawdziwą, tą, która napisała ten testament, ja pamiętam od najwcześniejszych lat. I teraz drogą jakichś nieprawdopodobnych kombinacji, tak głupich, tak bezczelnych, że się nie da w ogóle opisać, to się znalazło w rękach jakichś zbedlna, no nie wiem, sama nazwa wskazuje, że to nie są ani ludzie z Warszawy, ani znani, ani, to nie jest nawet rodzina, bo myśmy zrobili swojego rodzaju taką własną kwerendę na temat możliwych powiązań rodzinnych, prawda? Więc to nawet wychodzi, że tam nie ma nawet dziedziczenia w żaden sposób, nigdy nie będzie, prawda? Sąd również to stwierdza, podkreślam, sąd to stwierdza, że nie ma takiej możliwości dziedziczenia w takim układzie. Jest, proszę pana, w tej chwili mamy odpowiedź z BGN-u, całkowicie moim zdaniem przekraczającą moją odporność psychiczną, w której bezczelnie urzędnik mi pisze, że to nigdy nie była własność Skarbu Państwa. Ale proszę powiedzieć, że to nigdy nie była własność komunalna. Krótko mówiąc, zaprzecza wszystkiemu. No więc jeżeli tak było, to jakim prawem to jest we własności jakichś oszustów? Kiedy ale to powinno być własnością tej kobiety, prawda? Ale, bo tam jakiś urząd stwierdził, że doszło do sfałszowania dokumentów. Tak, nie urząd, tylko prokuratura i sąd okręgowy. I co dokładnie stwierdzili? Stwierdzili, że testament jest sfałszowany. Ale nic to nie zmieniło, tak? Nic, jeżeli chodzi nic. O. W ogóle, proszę pana, śladowego znaczenia, co więcej, my się dowiadujemy przez 11 lat na sprawach, tamta strona ma adwokatów i oni stwierdzają tak jakby mantrę. To nie ma żadnego znaczenia. Nam się wydawało, że to jest żart, ale po 11 latach widzimy, że tak, to nie ma żadnego znaczenia. Tu wolno kraść. I teraz co się dzieje z lokatorami? Lokatorzy są eksmitowani. Tak? Pewnego dnia do kana ktoś przychodzi i mówi, że to jest jego mieszkanie. Jak pan by zareagował? No pan by wziął chyba tak jak ja, prawda, kija i przegonił za 10 ulicę, bo takie mam prawo. Ja mieszkam na Tykocińskiej 30 pod numerem 6 w tym lokalu, gdzie mieszkała pani testatorka. No właśnie, i ona złożyła jakiś testament, tak? Złożyła testament, mieszkała u niej bratanica prawdopodobnie 16 czy 18 lat i z chwilą, kiedy przyszedł do nas właściciel, którego nikt z lokatorów nie znał, skontaktowaliśmy się właśnie z tą bratanicą i ona o dziwo zrobiła bardzo dziwne wrażenie, że taki owy właściciel się zjawił, a ona ma prawidłowy testament. Sprawa w 2003 roku została oddana do sądu i odbyło się kilka spraw, gdzie trzech grafologów stwierdziło, że testament obecny, którym się posłużył, był sfałszowany. Także zapadł wyrok karny, gdzie się odwołał i wyrok został złagodzony na zawieszeniu. No a my się motamy do tej chwili. Ale to nie przeszkodziło w przekazaniu budynku tym fałszerzom? Nie. W trakcie sprawy pierwszego właściciela, Mirosława Krzeszewskiego, on szybko to sprzedał swojej córce, gdzie nawet nie wiedzieliśmy, że to jest sprzedane swojej, nawet nie wiedzieliśmy i cały czas czynsz płaciliśmy obecnemu, panu Mirosławowi, pierwszemu właścicielowi. Mhm.
cały czas. Dopierośmy się dowiedzieli niemalże pod koniec, jak ona sprzedała kamienicę Arco deweloperowi, że to ona była właścicielką tego mieszkania. A to zrobione specjalnie po to, żeby zagmatwać sprawę. A kto jest w tej chwili właścicielem tej kamienicy? Jest czwarty właściciel, pan Michał Owsiewski. No właśnie, i jak teraz ci właściciele się wobec was zachowują? Podnieśli nam czynsz do prawie 29,50 metra plus media i takie w moim przypadku policzył mi 4 osoby, to prawie 1968 zł kosztowałby opłata czynszu. Z chwilą, kiedy on nam podniósł czynsz, to ja poszłam do urzędu gminy, pytałam się, jaka jest stawka metra mieszkania od czynszu. Powiedzieli mi, że 6 zł i 60 groszy, więc ja tyle płaciłam. Ale niestety, jeśli sprawa była założona do sądu, sąd mi przyznał, że ja powinnam płacić tyle on sobie życzy, bo on jest właścicielem. Mimo tak ogromnej wysokości. Takiej wysokości. A czy on w tym czasie w ogóle dokonywał jakichś napraw w budynku? Nie, nic, i inwestycje jakieś nie dokonywał? Nic, w ogóle żadnych. W 1983 roku był zrobiony kapitalny remont, założona została gmina. No to gmina to zrobiła, oczywiście, że to. A oni po prostu to przejęli. Tylko już przejęli gotowe. I czują się właścicielami, tak. Mhm. W tej chwili toczą się jakieś sprawy eksmisyjne, tak? Tak, toczą się sprawy eksmisyjne. W moim przypadku sąd, proszę pana, to mnie dziwi bardzo. Jestem z tym zaszokowana, bo ja płaciłam czynsz do nowego roku, bo uważałam, bo nie chcę, żeby do mnie ktoś dokładał i nie chcę, żeby ze mnie korzystał, więc płaciłam te 6 zł 60 z metra czynszu. I niestety, ale sąd mi uznał, że jestem nie w porządku, bo skoro ja płacę 6 zł taką kwotę, to ja go uznaję za właściciela i zamiast pochwalona, to zostałam ukarana za to. Czyli tak naprawdę ci, którzy nie płacili, zrobili najlepiej. Ale wyszli na tym, jak ja co płaciłam. Mhm. Tak. My dostaliśmy wypowiedzenie umowy najmu, gdzie kończy się w tym roku, do grudnia tego roku mamy się wyprowadzić. Ale wypowiedzenie z jakiego powodu? Bo on będzie mieszkał tutaj. Mhm. Na okres 3 lat dostaliśmy. To jest, on chyba takie wysyła wszystkim tak. Dziesiątkach kamienic w Warszawie, bo wiem, że chce też mieszkać na Marcinkowskiego, na Dzierżby. Tak. To jest po prostu jego artykuł, we wszystkich... dla nich korzystny, chyba, tak, że on tak. Po prostu chce się tu mieszkać i chce nas się pozbyć. Poszłyśmy obydwie, więc rozmawiamy z nim i ja mu mówię do niego, proszę pana, po co panu to było? Przecież pan doskonale wiedział, jaka sytuacja prawna tego budynku jest. Ostrzeżenia w księgach wieczystych były. A on powiedział, pisać to sobie można. Ja uważam, proszę pana, że nam urzędy zgotowały ten los. Nikt inny, tylko urzędy. Mam żal. Nikt tego nie wczuł się w to, co zostało zrobione. Każdy niby dostał polecenie, a każdy olewa. Taka spychoterapia była, jest i nadal będzie. Dzień dobry. Nazywam się Andrzej Grabowski. Jestem mieszkańcem budynku przy ulicy Tygocińskiej 30. No, mówię do sąsiadów, że słuchajcie, być może, że to jest właśnie taki dobry, porządny facet. Zobaczymy, co z tego będzie. No niestety, życie pokazało trochę inny scenariusz. Okazało się jednak, że pan Mirosław Krzeszewski należy do tej drugiej kategorii ludzi, ponieważ jak później okazało się w sądzie grodzkim, w którym to w postępowaniu karnym został skazany za posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami, przejął nieruchomość. Jak już wiedział, że robi mu się troszkę zbyt ciepło koło tylnej strony, no to sprzedał swojej córce Elżbiecie Zakrzewskiej nieruchomość przy ulicy Tygocińskiej 30. Z tym, że ta sprzedaż fikcyjna, jak się później też okazało, bo nie. Dlaczego fikcyjna właśnie? Ponieważ nie było przepływu finansowego pomiędzy stronami. Mhm. To, że chciał po prostu uciec z majątkiem przed odpowiedzialnością, ponieważ sąd mógł zadecydować, żeby tą masę spadkową, którą przejął, jednak oddał z powrotem do Skarbu Państwa. Po prawie 4-letnim procesie z firmą Arco Development wygrałem proces o eksmisję i zapłatę. Sąd orzekł, że po pierwsze eksmisja nie może mieć miejsca z uwagi na właśnie stan prawny nieruchomości,
A zapłata z kolei też nie może mieć miejsca, ponieważ, co udało mi się udowodnić, że pani Zakrzewska z kolei nie otrzymała pieniędzy od firmy Arco Development. No to oczywiście też nie przeszkodziło firmie Arco Development, kiedy już wiedziała, że umoczy ze mną tenże proces, sprzedać nas kolejnej firmie, która zajmuje się, jak to mówi się teraz potocznie, trudnymi nieruchomościami. Przyznam szczerze, że jestem dumny z tego, że jestem trudnym mieszkańcem. Czwarty z rzędu właściciel nie miał żadnego prawa występować do mnie z żadnym roszczeniem finansowym, bo u podstaw całej sprawy leży właśnie fałszerstwo dokumentów, którymi posługiwał się Mirosław Krzyżewski. My jesteśmy osobami pokrzywdzonymi. Przez te 13 lat żaden prawnik, nawet w prokuraturze, żaden prokurator nie pochylił się nad tym i nie stwierdził, że proszę Państwa, Wy jesteście osobami pokrzywdzonymi. Ja się wychowałem na Żeromskim, ja się wychowałem na pozytywistach, ja się wychowałem na całej literaturze wrażliwej społecznie i nagle w niepodległej Polsce ja się budzę w sytuacji, w której cofamy się o 200 lat.